Dzień dobry Państwu. W naszym Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zawsze dużo się dzieje, a teraz podczas ferii dzieje się jeszcze więcej. Co ciekawego można zobaczyć, czego posłuchać, czego doświadczyć? O tym opowie dyrektor naszego muzeum, Jarosław Wasik. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja się cieszę, że Ty mówisz nasze muzeum. Nasze, no bo to nasze. No jesteśmy tak. dziećmi festiwalu, <grym> jesteśmy w miejscu, gdzie ta edukacja muzyczna no, powinna być na jakimś poziomie. I dobrze, że stawiacie też na jakąś ofertę dla dzieci. My stawiamy w ogóle na najmłodszych, bo czasami dowcipkujemy, że, e, że my e, wychowujemy tę słynną polską, opolską publiczność i poza tym przedszkolaki i, i, i ci najmłodsi, te klasy 1-3, e, to jest bardzo wdzięczna publiczność, wymagająca, ale szczera. I wdzięczna. No i e, mamy przygotowane zajęcia na ferie, dwa rodzaje warsztatów. E, to są zajęcia dla nieco starszych e, dzieci i młodzieży. Dzieci teraz się denerwują czasami, jak się mówi na nich dzieci. E, I to będą e, takie zajęcia edukacyjne, jedne w studiu nagrań e, i noszą tytuł Br, a drugie w, w, w naszej sali, w której robimy edukację i to będą, związane, to będą zajęcia związane z, z takimi quizami, konkursami o, o polskiej piosence. Także... będziemy mieć też taki quiz dla Państwa, bo będzie do wygrania nagrody, ale o tym za moment. Nasze muzeum jest takie, można powiedzieć, bardziej interaktywne, bardziej multimedialne i na pewno to podoba się dzieciom. A jak starsze osoby? Czy starsze osoby jednak nie są bardziej tradycyjne, nie wolą tak czegoś dotknąć? Czy nadążają za tym wszystkim. No właśnie tym... mogą dotknąć u nas, bo przez to, że jest interaktywność, to, 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 to mogą dotknąć. Naprawdę, seniorzy są super w tej chwili. To seniorzy są w ogóle bardzo dużą grupą, która nas odwiedza, dlatego że to są ludzie, którzy mają szansę przypomnieć sobie, dzięki piosenkom, dzięki klipom, dzięki wywiadom, te swoje najpiękniejsze lata i, i, i odnaleźć swoje wspomnienia. Ja w ogóle uważam, że polska piosenka jest, po pierwsze, dlatego wyjątkowa, bo się wywodzi z poezji, a po drugie, dlatego, że przywołuje w nas wspomnienia, bo każdy ma taką piosenkę, przy której płakał, przy której się całował pierwszy raz, zakochiwał. zakochiwał. I właśnie, właśnie te, te różne wspomnienia można u nas odnaleźć. Ta nasza wystawa uruchamia w, w nas wspomnienia. Seniorzy są fantastyczni grupą i my się zawsze bardzo cieszymy, kiedy do nas przyjeżdżają z całej Polski. A wiesz, jak prężne są w tej chwili uniwersytety III wieku? One naprawdę działają fantastycznie w całej Polsce. E, no właśnie, bo powiedziałeś, że seniorzy się świetnie odnajdują. Czyli nasze muzeum e, potrafi wyzwolić wspomnienia w tych starszych, potrafi zapoznać z tym, co my wspominamy, tych młodszych, czyli poznać ich z historią. Dlaczego jeszcze warto odwiedzić to muzeum? Bo czasami e, tak się wydaje ludziom, że a muzeum to może nuda, a e, to nasze muzeum jest wyjątkowe. Ono jest wyjątkowe m.in. dlatego, że myśmy pozyskali bardzo wiele materiałów, które nie są dostępne po prostu w internecie. Bo niektórzy mówią, no dobrze, jest YouTube, to, to właściwie po co chodzić gdzieś, żeby oglądać jakieś, jakieś klipy czy wywiady. Ja pamiętam, kiedy myśmy pozyskiwali materiały z kronik filmowych, to y, wtedy pracownicy, y, pracownicy tej instytucji, wówczas y, to była wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych, oni musieli specjalnie dla nas, na nasze potrzeby, cyfryzować ponad 80% materiałów, o które myśmy się starali. Po prostu one w ogóle nie były jeszcze zcyfryzowane, czyli nikt o te materiały się nie zwracał. Dzięki temu, y, że my te materiały mamy, można u nas je obejrzeć i tylko wyłącznie u nas. Ja czasami y, śledzę, Y, y, szukam y, w internecie y, materiałów i naprawdę y, wiele z nich kompletnie nie funkcjonuje. Poza tym po, musimy też pamiętać, że y, posiadacze licencji, y, właściciele praw y, producenckich w tej chwili systematycznie usuwają pewne wideo z internetu, no bo to jest ich po prostu własność. Więc to po pierwsze. Po drugie, no, ciągle hitem są nasze budki nagraniowe, gdzie można nagrać swoją wersję przeboju i wysłać sobie mailem. Mamy teraz w ogóle od kilku miesięcy taką komodę, w której pokazujemy takie różne drobne... drobne Rzeczy związane z garderobą artystów, które dostaliśmy. Różne okulary, buty. Eee, mamy słynną czapkę, którą dostaliśmy od Krzysztofa Krawczyka, tę czapkę kapitańską. E, mamy Czyli kapelusz się. Bogusława Meca. dzieje się. No, taka moda jest, jest czymś nowym, bo kostiumy w szafie pokazujemy już, już od dawna. E, Jak tak ktoś chciał, jakby ktoś chciał więcej na ten temat się dowiedzieć, to tutaj mamy specjalną książkę no tak, to... i specjalny konkurs. E, będzie można wygrać te książki, e, jeśli odpowie się na pytanie pana dyrektora. Tak, no, po, pierwsze, po pierwsze ja chciałem powiedzieć, że e, to jest rocznik, który wydajemy od 10 lat to Redaktorem naczelnym jest Jan Poprawa. Autorzy wszyscy piszą po prostu bezpłatnie do tego wydawnictwa. To wydawnictwo y, my wysyłamy y, do bibliotek w całej Polsce. Ono jest też dostępne online na naszej stronie w form formacie PDF, także można z niego korzystać. Powstają prace magisterskie i licencjackie, na których, których powołują się y, młodzi naukowcy na nasze wydawnictwo. A w tej piosence y, bardzo dużo interesujących tekstów, m.in. o piosence dziecięcej właśnie, między innymi o kontekstach wojennych w piosence znajdziecie tu Państwo teksty Piotra Roguckiego z zespołu Koma, który w ogóle jest też związany z ruchem piosenki literackiej, bo jest laureatem różnych festiwali. Ale pytanie mam takie. Na naszej ekspozycji stałej jest jeden słynny instrument. To jest fortepian, który grał na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. I pytanie jest takie, z którego roku, a właściwie z którego numeru festiwalu pochodzi ten Fortepian. No i co? Pięciu osobom możemy rozdać? Te, pięciu osobom możemy rocznik? rozdać. Każdy, kto do nas napisze odpowiedź na to pytanie, z którego roku festiwalu pochodzi fortepian, znajdujący się na ekspozycji w Muzeum Pio Polskiej Piosenki, wygra tę niezwykłą pozycję. Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszamy wszyscy do Muzeum Polskiej Piosenki Zawsze Popolu. na Państwa czekamy od wtorku do niedzieli, od 10 do 18. I jeszcze na koniec pytanie od fanek. Pana, panie dyrektorze, czym możemy liczyć, że jakaś płyta z pana utworami się pojawi lub chociaż jakiś singiel, bo e, dyrektorowanie e, to jedno, a śpiewanie to drugie, a głosu panu nie brakuje? Bardzo nie dziękuję za to pytanie i dziękuję za komplementy. Cały czas, cały czas piszę teksty dla siebie. Myślę, że jeszcze chwilę trzeba poczekać na jakieś wydawnictwo muzyczne. Na razie pracuję nad wydawnictwem książkowym. Ale to jest tajemnica. No to dobrze, to czekamy i na książki, i na płytę, a póki co zapraszamy wszystkich do naszego Muzeum Polskiej Piosenki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.